kanał YouTube Ku Bogu. Wydawnictwo Fronda przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego. Pod tytułem Boży Szaleńcy. W bieli za krzyżem. Celina Bożęcka. Znowu dziwna postać. Staje przed nami człowiek Boży i zarazem ludzki. Człowiek cały zanurzony w świat Boga i równie mocno zacumowany w sprawach tego ziemskiego życia. Ten człowiek to niezwykła, wielowymiarowa w swych powołaniach kobieta. Bo przecież nie jest tylko błogosławioną i zakonnicą, nie tylko założycielką nowego zgromadzenia w kościele, ale jest również żoną, matką, babcią, co ciekawe i poniekąd oczywiste, wiele lat po śmierci działa dalej. Z nieba przyczynia się do uzdrowienia swego pra-pra-pra wnuka. Ten człowiek to Celina Bożęcka. Staje się mistykiem na najprostszej z dróg. Kimkolwiek nie była w swoim życiu, dzieckiem, młodą panną, żoną i matką, babcią, zakonnicą, przełożoną klasztoru, zawsze widzimy w niej to samo. Pozostaje zjednoczona z Bogiem w modlitwie. Ta modlitwa, w której Celina szuka Boga i w której uczy się odczytywania Jego woli, i co najtrudniejsze, zgadzania się z nią, nawet gdy jest całkowicie sprzeczna z jej myśleniem, pozwala jej po latach wędrówki dojść do pełnego spotkania Boga. Odtąd On będzie jej strzegł, będzie ją wspierał i prowadził, pomagając iść zawsze za wolą Bożą, z pewnością tej wiary, że Pan pisze prosto na krzywych liniach jej historii. Celina Chludzińska, niebawem Bożęcka, przychodzi na świat jesienią 1833 roku w Antowilu na dzisiejszej Białorusi. Jej życie wydaje się zwyczajne. Nic się w nim szczególnego nie dzieje. No tak, niekoniecznie jest to znak, iż od strony Boga też nie dzieje się nic. W końcu najbardziej szare życie prowadziła kiedyś Najświętsza Maryja Panna. Mieszkańcy jej miasteczka, ci, którzy znali ją na co dzień, powątpiewali w misję Jezusa, bo Maryję znali. Nie było w niej nic szczególnego. W Celinie też nie ma nic po ludzku godnego uwagi, żadnego wyróżnika. Czy aby na pewno? Z wysokości nieba wszystko wygląda inaczej. Czemu mój Jezu, gdy drugich nęcą rozkosze tego świata, gdy niewinnie lubują się w tym, coś dla nich stworzył, ja usycham za czymś lepszym, czekam zniszczenia powabów tego życia i zaćmienia światła doczesnego, a wznosząc się ponad tym wszystkim, to, co najlepsze, staje się dla mnie znikome.
To, co oko bawi, co sercu rozkosz sprawia, co zadowala myśl i wolę, jakby w proch się unicestwia i obraca. I wewnątrz siebie szukam stałego oparcia i jakbym znalazła nie siebie, ale Twą siłę uwielbioną, która to nicestwo moje w świętą całość obejmując, wraca tam, gdzie Twą chwałę powiększa, o Jezu. Tak pisze. Z pewnością jest pobożna, bo jako młoda dziewczyna odczuwa pragnienie wstąpienia do klasztoru. Myśli o wizytkach w Wilnie, ale rezygnuje z tych planów przekonana przez rodziców i spowiednika. Jednak w tym rozeznaniu jest coś szczególnego, a dusza jej szczególnie Bogu oddana, skoro wiele lat później w jednej z wizji ogląda samą siebie. Wysunęła się postać młoda w białym stroju za krzyżem, jakby przez krzyż Zbawiciela wznosząc się powoli do góry, zawinięta jakby w obłokach swej śnieżnej szaty, ręce na piersiach skrzyżowane. Myślałam, może Przenajświętsza Panienka, ale spokojnie i ze wzrastającym rozrzewnieniem poznałam siebie taką, jaką przed wyjściem za mąż byłam, gdy wszystko, co Boże, mnie ciągnęło. Gdy ma 20 lat, wychodzi za mąż. Jest szczęśliwa przy dobrym, kochającym mężu i czuje się spełniona jako żona i matka. Z tego sakramentalnego związku rodzi się czworo dzieci. Niestety dwoje z nich, pierworodny Kazimierz i Maria, umiera w niemowlęctwie. Niedługo potem traci matkę i siostrę. Życie poświęca więc trojgu ludziom, mężowi i dwóm córkom. Są dla niej wszystkim. Czy na pewno? Przecież jest coś więcej. Jej życie nie zamyka się w samym tylko domu. W ten sposób nie zostałaby świętą. We wszystkich zajęciach myśli jej zajmuje wciąż Bóg. Na ile to możliwe, stara się Go odnajdywać także poza murami swego domu. Zajmuje się okolicznymi biedakami, a gdy wybucha powstanie styczniowe, wspiera powstańców. Za to ostatnie trafia nawet do rosyjskiego więzienia w Grodnie. Nie sama, wraz z kilkutygodniową córeczką Jadwigą. Ma 36 lat, kiedy jej mąż, Józef Bożencki, zostaje dotknięty paraliżem i traci władzę w nogach. Rodzina wyjeżdża z nim do Wiednia na leczenie. Nie przynosi ono jednak oczekiwanych rezultatów. Mimo troskliwej opieki małżonki, 5 lat później Józef Bożencki umiera. Po śmierci męża pani Bożencka przenosi się wraz z córkami do Rzymu. Chce poznać piękno świata. W końcu to dzieło Boga. Pragnie cieszyć się Jego bogactwem, by w nim znajdować sposobności do uwielbienia Stwórcy. Nieoczekiwanie historia jej życia zatacza koło. Powraca do niej myśl z młodych lat. Przypomina sobie o swoim pragnieniu życia zakonnego i nieco zdziwiona czuje, że ta myśl ją pociąga i nie daje spokoju. Ma wizję. W Jego, Boga, ręku niewidomie zawsze byłam. Okoliczności, znowu to ulubione narzędzie Pana Boga, sprawiają, że poznaje generała księży zmartwychwstańców, mistyczną postać księdza Piotra Semenenkę. Nie mija wiele czasu, gdy pod jego wpływem decyduje się i ona, i jej córka Jadwiga na coś niebywałego. Zamiast wstąpić do istniejącego zakonu, chce założyć żeńską gałąź zgromadzenia zmartwychwstańców. Starsza córka wybiera inną drogę. Zakłada rodzinę. A Celina Bożencka okaże się niebawem wspaniałą babcią dla pięciorga wnucząt. Przeciw tej idei podnosi się tysiące nie ze świata, tyleż z duchowego podziemia, a czasem nawet i z kościoła. Wszystkie trudności i przeszkody zostają przez nią przezwyciężone. Celina wie. To jest wola Boża. Powstaje nowe zgromadzenie zakonne, do którego garną się dziesiątki dziewcząt. Wreszcie stało się.
na początku 1891 roku zmartwychwstanki zostają zatwierdzone przez Rzym. W tym czasie Celina wkracza w krainę mistyki. Często nic nie myślę. Nic robić nie mogę. Zdaje mi się, że czas tracę, a jednak czuję połączenie z Jezusem, który mnie trzyma jakby w więzach, że niezdolna jestem do niczego. I jakby ktoś mówił: czekaj, bo nie tracisz czasu. I jakby panowanie swe rozszerzał we mnie lub pokazywał, że w jego ręku niewidomie zawsze byłam. Pytam siebie w ten czas, czemu wzajemnie popędu gwałtownego nie czuję, a tylko owładnął mnie leniwy spokój osoby gotowej na wszystko. Chcę zapytać, czego chcę jeszcze, bo wszystko, co mogłam, dałam. Odpowiedź: nic jeszcze nie dałaś. Więc chyba nauczysz, jak mam dawać. Odpowiedź: zatop się w niewiadomości tego, co ja chcę najmiłośniej z tobą uczynić, a staniesz się ofiarą wesołą i swobodną mojego działania. Ciekawy jest odkryty po jej śmierci wątek maryjny. Nasza mistyczka pisze, że siła Ducha Świętego obróciła wszystkie władze moje do Maryi, a za jej miłosną pomocą zlałam się z nią, używając błogości tejże miłości, i uczułam pełniej niż kiedy, że jestem miłość z miłości Ojca. Tak jak życie z Jego życia Jezusowego, a także cierpienie z Jego cierpienia, czułam miłość Maryi dla Ojca, bo dla Syna swego. Więc powtórzenie. To dlatego musiała zostać świętą jak Maryja. To dlatego jej oddanie nowemu życiu jest radykalne i praktyczne. Dowodem kobiecej zaradności Celiny są na przykład szaty liturgiczne uszyte z koronkowej sukni ślubnej i z jej dawnego stroju balowego. Bożęcka jest już całkowicie przemieniona i oderwana od spraw tego świata. Pisze: już wierzę i nie potrzebuję ani nauki, ani zapewnienia. Gdy nowe zgromadzenie rozwija się i rośnie, za życia Celiny jest już ponad 200 sióstr zmartwychwstanek, w mistyczkę uderza niespodziewany cios. Umiera jej córka i współsiostra Jadwiga, która jest jej najbliższą współpracownicą i w jej oczach następczynią oraz kontynuatorką zaczętego przez nią dzieła. Odchodzi z krainy żywych. Celina Bożęcka z pokorą poddaje się woli Bożej. Kiedy jednak umiera w wieku 80 lat, znów jest razem z córką. Obie są bez wątpienia razem w niebie. Jadwiga jest również kandydatką na ołtarze. A ich ciała też razem czekają na zmartwychwstanie. Błogosławiona Celina zostaje pochowana w Kętach, u boku swej córki. W jednej z wizji zrozumiała całe szczęście życia przyszłego, które opisać ani uczuć człowiek nędzny nie może na tym świecie. Inne tam powietrze, inne głosy, inne uczucia tych szeregów dusz żyjących życiem nadprzyrodzonym, a każda chwali i kocha Pana stosownie do miejsca, które jej Bóg przeznacza. Gdy tak wspólnie czułam, jakby z nimi coraz jaśniej mi się robiło, uczułam w ten czas bardzo wyraźnie, że to nagroda, którą Bóg gotuje. Nieopisany spokój opanował moją duszę i wróciłam do stanu zwyczajnego. Potem dziękowałam prawie Bogu, że rzadko daje mi uczuć szczęście wiekuiste, bo niepodobna by żyć na tej ziemi, czując zawsze miłość Jego. Tak umierała, oczekując zamiany wizji na rzeczywistość. Z chwilą śmierci rozpoczyna się nowy etap jej życia. Celina Bożęcka zaczyna działać cuda. Jeden z nich Watykańska Kongregacja uznała w 2002 roku
za cud konieczny do beatyfikacji. Po modlitwach za wstawiennictwem matki Celiny w niewyjaśniony sposób zdrowie odzyskał ciężko ranny w wypadku Andrzej Meherzyński Wiktor, jej prawnuk w piątym pokoleniu. Celino Bożęcka, żono, matko, babciu i założycielko zakonu, spraw, by i mnie prowadziła moc Ducha Świętego. Niech obróci ona, jak to u Ciebie było, wszystko ku Maryi, bym z jej pomocą wszedł na drogę świętości. Niech przez Twe wstawiennictwo poznam, że źródłem mego życia jest miłość Boga, a moim całym życiem jest Chrystus. I niech mnie nic ani nikt od Niego nie odłączy. Boży Szaleńcy. Kanał YouTube Ku Bogu. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.